Jesteśmy w drodze do Polski. Będziemy spędzać majówkę we Władysławowie. W której się zatrzymaliśmy. Jest to Gwiazda Morze. A tu dla Dominisia hulajnoga ze świecącymi kółkami. A ja nie mam takiej fajnej stylówki jak ty w szlafroku. Odegnij mi tak ręka. Ale jesteś pomocny. Jesteśmy już 15-20 minut. Nikogo nie ma na basenie, tylko my jesteśmy i jeszcze jedna rodzinka z dzieciakami. Wszystko wolne, puste. Nie wiem, czy dlatego, że mało ludzi jeszcze jest przed sezonem, czy o co chodzi. No blisko, bo ja chcę się wypowiedzieć. A wypowiedzieć się będzie. Kasia, odwieczne pytanie w końcu mogę znowu zadać. Jak ci się podoba na majówce? Co on się mogli spać? Super. Woda ciepła. Woda ciepła. Ciocia Kasia. A pan co tu robi? Pan się bąbelkuje? A co to za banda? Pamięć ci pasuje ci tak. Wyszliśmy z basenu. 12 godzin zabawa dla małych dzieci, zajęcia plastyczne. Powiedz mi, co tu jest? Zasypuj. Zasypuj mnie kulkami. Czekamy od godziny której? 10.40. A która jest? Nie wiem, 11. Za 10.12. Za 10.12 na pociąg. I tak, jeden nie przyjechał, drugi przyjechał do tego 3 wagony i był spóźniony chyba już godzinę wtedy. I nie udało nam się w ogóle siąść, było full ludzi. I teraz przyjedzie kolejny. To normalnie skandal. Sprzedawać więcej biletów niż jest możliwości. No to jest skandal. Nie, to jest skandal. Tym bardziej, że jest święto i wiedzą, dużo ludzi. Jest zakup online. Oczywiście, wiedzą ile mają miejsc w pociągu. Teraz jedzie pociąg. Nikogo nie wie. To że łaskawy. To Warszawy. Tu jest ciocia, tu jest mama. Udało się dostać. Udało nam się wsiąść. Jesteśmy w rowerowni. Wszędzie full. Paulina. Masz wrażenia? Wrażenia mam takie, że podobno była modernizacja PKP i kolei polskich, a zobacz na te drzwi. Tu nie trzeba nic więcej mówić. Teraz miał być fajny. Dupa, no siedzimy koło okna, będziemy wiedzieć może. A siedzimy koło okna. Ale gdzie? Dotarliśmy. Jesteśmy na samym cypelku na Helu. Pracę. Wydanie Kasi i Dominika. Kasia kupie, Dominik zasypuje budami. Ogólnie jest spoko, bo ładna pogoda, świeci słoneczko. I dotarliśmy właśnie na plażę, która się nazywa Hel? Helska? Helska plaża? Kasia, jak twoje wrażenia z najbardziej wysuniętego miejsca w Polsce na północ? Plaża jest bardzo ładna, polskie plaże mają jakiś taki swój urok przez te trawy i ten las za tą trawą i tak jakaś czysta plaża. Ona jest bardzo czysta. No w sumie woda wygląda na czysto, jak nie już, muszę powiedzieć. Jak już przebrnęliśmy przez pociąg, to już jest tylko lepiej. Och, zapomniałam już o nim, weź mi Kasia, nie przypomina. Nikt się nie kąpie. Piasek nagrzany, można na boso chodzić, jest fajnie. Obowiązkowo, na plaży trzeba być na boso.
dotknęłam wody, byłam na Helu, zobaczyłam piękną plażę, piasek. Myślę, że mogę się zbierać. Chciała czekać godzinę w tym miejscu, żeby ten pociąg odjechał, a podjechał kolejny, jeszcze najlepiej z drzwiami otwartymi, tak jak ona stoi. Widzicie, jakie jest przepełnienie. Ludzie nie mieli miejsca, dalej się tam pchali, przez co rodziny, które były w środku, były tak ściśnięte, że dzieci się podduszały i musieli wysiadać. No masakra. Stojąc na peronie, zauważyliśmy, że ludzie zaczynają przychodzić na drugi peron. To Kasia poleciała szybko pytać konduktora, co tam się dzieje. No i wyszło, że pociąg będzie ruszał z drugiego perona, nie pierwszego. Ci, którzy się zdążyli w czas skapnąć, pomimo, że nie było żadnych danych publicznych, że to będzie zmienione, to polecieli na drugi peron, żeby szybko wsiąść. Ci, co zostali, no to niestety z pierwszego peronu nie odjechali. Można zobaczyć, jak biegną za pociągiem. Kiedy ty masz urodziny? Chcesz zobaczyć prezent od cioci? Tak. Co ciocia ma dla ciebie? O jeny, wy? Co to jest? O! Lizak duży! Jaki duży! To jaki duży lizak! A co jeszcze jest tam? Podnieś do góry. Co? Co? Lej noga? Zabieraj. Lej noga. Ciocie i wujka, bo to ładnie. To super! Kręć kierownicą. Co sądzisz o dzisiejszym wypadzie na plaży? Super, słońce świeci, wiatr wieje, głowy urywa. Kara, jak to mi się podobało? Uważam, że bardzo rzeźko. Rzeźko? No. Włosy potargał wiatr. Komu potargał, temu potargał. Ja mam super, super szal do spódnicy. Ale normalnie, całe szczęście, że go wzięłam, bo spisał się znakomicie. Taki masz super szal, papa. Wspaniały. Chcecie też taki? Wielofunkcyjny. O, mama jeszcze! Wsiadaj do mamy szybko!